To, co było w półfinałach ze Stalą Gorzów, oddzielamy grubą kreską. Teraz walczymy o brązowy medal, 46-44 i mam takie wrażenie, że nic po tym wyniku tak naprawdę nie wiemy. Wszystko rozstrzygnie się tak naprawdę w rewanżu w Częstochowie. Tak, dokładnie. Mam podobne zdanie. Mecz domowy, więc miejmy nadzieję, że po prostu pogoda będzie dla nas łaskawa. Ten tor będzie taki, że tak powiem, nasz i wszystko będzie optymistycznie się po prostu dla nas zakończy. Właśnie chciałem Cię zapytać o ten rewanż. Długa przerwa, bo tak naprawdę 2 tygodnie. Jak Ty to oceniasz? To jest dobrze, że jest chwila tej przerwy? Czy jednak wolałbyś, żeby to się wszystko zamknęło tydzień po tygodniu? To znaczy, ja ogólnie miałem ten ostatni czas młyn duży, więc też dosyć ciężko było z serwisami silnika i tak dalej, organizacją i gdzieś tam jeszcze upadek ostatnio, motocykl pogięty, było trzeba w tym warsztacie popracować dużo i no nie wiem, wedle mnie lepiej by było, gdyby na przykład teraz ta niedziela byłaby wolna i potem po prostu albo co tydzień, albo tak jak w podobnej, podobnie jak to było w półfinałach, piątek, niedziela i temat załatwiony, aczkolwiek no nie ma co narzekać, trzeba cieszyć się, że można jeździć, bo zaraz będzie zima i wszyscy będziemy oglądać te powtórki i będziemy tęsknić za tym sportem, więc im więcej tego jest, tym lepiej dla nas. Zapytam Cię jeszcze o Twój indywidualny wynik, 8 punktów, występ w 15 biegu, brałeś udział w takich kluczowych biegach, gdzie Włókniarz wygrywał 5-1, jak Ty sam podsumujesz swój dzisiejszy występ? Najbardziej mi szkoda pierwszego wyścigu, bo tam były przestrzelone ustawienia i mój błąd, że po prostu po próbnym starcie nie zareagowałem, żeby coś po prostu zrobić jeszcze na szybko i potem od razu po tym wyścigu i była zmieniana zębatka i zapon i to pozwoliło mi wygrać następny biega. Jeśli chodzi o to drugie zero, to uważam, że trochę ja po prostu źle jechałem, źle te ścieżki obierałem i dlatego przyjechałem czwarty. Była radość, jak dowiedziałeś się, że wystąpisz w 15 wyścigu? No ogólnie jeśli jedziesz w 15 wyścigu, to znaczy, że jesteś albo najskuteczniejszy, albo jeden z najskuteczniejszych, więc wiesz, to tak naprawdę nie ma znaczenia. Ważne po prostu jak to wygląda dla drużyny, czy to jest dobry wynik, czy wygrywamy, czy przegrywamy i oczywiście się cieszę, bo 15 bieg to jest takie dosyć duże wyróżnienie, ale lepiej by było chyba, gdyby po prostu, żebyśmy więcej punktów stąd wywieźli. Mówisz o przestrzelonych ustawieniach na pierwszy bieg i chciałem Cię zapytać o taką rzecz. Przejawia się taka opinia, że ta toruńska Moto Arena i jej nawierzchnia jest dosyć zbliżona do tej częstochowskiej. Czy Ty jako profesjonalny zawodnik żużlowy możesz to potwierdzić, czy wygląda to zupełnie inaczej? Nie, wydaje mi się, że to jest co innego. Okej, Bartek, dzięki wielkie za dzisiaj i widzimy się w Częstochowie. Dziękuję, do zobaczenia. Kuba, przede wszystkim chciałem Ci pogratulować Twojego dzisiejszego indywidualnego wyniku. Byłeś drugim najskuteczniejszym zawodnikiem w drużynie. Jak Ty podsumujesz te dzisiejsze zawody? Tak, tutaj dzisiaj fajne zawody w Toruniu. Dobrze mi się jeździło. Jako drużyna też myślę, pojechaliśmy fajne zawody i troszeczkę zabrakło, ale to nic takiego. Nic w sumie, bo jest jeszcze rewanż u nas i myślę, że tam pokażemy moc i w 2 meczu my wygramy i będzie ten medal. No właśnie, tak jak mówisz, ten wynik chyba tak naprawdę nie ma za bardzo znaczenia. Najważniejsze jest to, że jesteśmy bardzo blisko, mamy tylko 2-punktową stratę. To jest tak naprawdę kwestia jednego biegu, żeby to odrobić i można tak powiedzieć, że czy byłby to remis, czy to jest porażka 2 punktami, nie ma za bardzo znaczenia. W Częstochowie po prostu trzeba wygrać. Dokładnie, tutaj będzie trzeba pojechać ten mecz drugi bardzo dobrze i wygrać większą zaliczką, więc wszystko się może zdarzyć i mam nadzieję, że to będzie na naszą korzyść. Zapytam Cię też o Twój stan zdrowia. Dużo ostatnio miałeś jazdy, dużo zawodów, tak naprawdę też prestiżowych zawodów, bo IMP, potem młodzieżowe mistrzostwa. W IMP-ie w Rzeszowie przytrafił Ci się taki dosyć pechowy upadek, nie z Twojej winy. Powiedz, no przede wszystkim jak z Twoim zdrowiem i jak się czujesz? Ze zdrowiem tak okej, w miarę, ale do dzisiaj odczuwam skutki tego upadku, więc jest teraz chwila przerwy i będzie czas na regenerację trochę. Jak Ty się dzisiaj czułeś na motorenie, bo Twój wynik bardzo dobry, o wiele lepszy niż w rundzie zasadniczej. Tak, to dobrze się dzisiaj czułem na torze, tam jedna wpadka, 1-0 miałem, więc miałem pójść korekty, później zmieniłem motor na te 2 ostatnie biegi i było już lepiej, więc szybciej miałem po prostu zrobić korekty, a nie czekać po tych 2 wygranych biegach, ale po co zmieniać, jak w sumie 2 biegi się wygrywa, więc to tak, zawsze po biegu to się wie, a
No trochę szkoda tego biegu, a tamte biegi kolejne były już dobre, więc myślę, że dzisiaj fajne zawody i dobrze się czułem na tym torze. Trener w ostatnich meczach korzysta bardzo często z rezerw. Jeździcie tak naprawdę na przemian z Mateuszem. Tobie ta większa ilość biegów niż te regulaminowe trzy juniorskie, myślę, że bardzo odpowiada. Na pewno fajnie się czuję, jak jest tak, ta jazda taka systematyczna. Nie ma za długiej przerwy, czasami bieg po biegu, ale to nie szkodzi, bo wtedy też się fajnie czuję, bo jestem w takim rytmie startowym i mi to sprzyja i fajnie się z tym czuję, jak mam tak bieg po biegu, bo też byłem na torze przed chwilą i wiem, jak ten tor wygląda i z ustawieniami na bieżąco jestem i wszystko, a jak się ma bieg czwarty i dziesiąty, no to jednak trochę ten tor się zmienia i trzeba myśleć nad korektami, bo na pewno to, co w czwartym pasowało, to już w dziesiątym nie będzie. Dzięki Kuba za dzisiaj i widzimy się w Częstochowie i mamy nadzieję, że z brązowymi medalami. Dzięki bardzo i do zobaczenia w Częstochowie.